Mr. KokosFly! Cześć, z tej strony KokosFly, a to jest osobiście i twarzą numer 8. Ja mam dla was jak zawsze kilka fajnych informacji. I po pierwsze, chyba najfajniejsza informacja, zamierzam przygotować dla was specjal z okazji 500 widzów. Już tak, już w tej chwili o tym myślę. Chociaż jeszcze tej liczby nie osiągnąłem, być może już ona nastąpi niedługo, już do mnie zawita i będę, będę dumny, że goszczę aż tyle osób na moim kanale i aż tyle osób nie ogląda. I tak jestem już dumny, że ogląda mnie ponad 440 osób, ale jak wiecie. Zawsze każdy YouTuber chce, aby jego kanał się rozwijał, stawał się bardziej popularny, bo wtedy jest po prostu większa motywacja, żeby robić tego wszystkiego więcej, fajniej, i to jest taka osobista satysfakcja przede wszystkim. I teraz mam dla Was cztery propozycje, co na ten specjal odnośnie 500 widzów może się składać, i chciałbym, żebyście sami wybrali to, co Wam najbardziej odpowiada. Po pierwsze, pierwsza propozycja. Aha, i jeszcze jedna taka istotna kwestia. Otóż te wszystkie propozycje, cztery, pojawią się w komentarzach na moim kanale, które umieszczę tam oczywiście osobiście. Będziecie mogli na nie głosować, dając łapę w górę, i ta propozycja, która uzbiera najwięcej tych zielonych łapek, że się podoba, zostanie przeze mnie wybrana. Więc pierwsza z nich to konto na... Facebooku, czyli tak zwany fanpage. Wiem, że niektórzy z Was chcieli, żeby ten fanpage powstał. Ja myślę, że, że 500 widzów to jest akurat dosyć dobry moment, jako że pod dużą ilością moich filmików, a przynajmniej tych dotyczących właśnie first person shooterów, takich jak Battlefield 3, jak Medal of Honor Warfighter, mam nadzieję, że pod Crysisem trójką też się wiele komentarzy pojawi. Pojawi... Kurczę, już zapomniałem, o czym była ta myśl przewodnia i jak się zaczynało zdanie. No w każdym razie, im więcej komentarzy jest na kanale, tym większa szansa, że będziecie prowadzili ze mną jakąś interakcję na tym fanpage'u na Facebooku i będę po prostu miał motywację do tego, żeby ten fanpage jakoś fajnie prowadzić, że... Będę, utwierdzę się w takim przekonaniu, że fajnie, że ten fanpage po prostu istnieje i jest na nim co robić, i piszecie mi o jakichś swoich wrażeniach, jakichś swoich sugestiach, i mogę się z Wami komunikować efektywnie przez to medium. Więc to jest taka pierwsza, pierwsza propozycja ode mnie. Drugą propozycją jest Dziwna sprawa. Niektórzy z Was, nie będę wymieniał ponikach, proponowali mi na przykład, żebym pokazał, jak generalnie mieszkam. Czyli nakręciłbym filmik na temat mojego mieszkania, oprowadziłbym Was po moich pokojach, po moich kilkudziesięciu metrach, na przykład po pokoju gier, w którym stoją pudełka po... z grami planszowymi, nie po grach planszowych, bo jeszcze akurat te gry planszowe się w tych pudełkach znajdują, gdzie stoi na przykład konsola, jest fajna, wygodna kanapa, nie wiem, kuchnia, co mam w lodówce. Takie Taki pierdolety totalne, ale. Czasami fajnie jest poznać tą osobę, która prowadzi kanał, znacie mnie z tych filmików osobiście i z twarzą tam trochę o sobie opowiadam, natomiast zobaczenie takiego mieszkania po prostu będzie takim bardziej z życiem się z tym kanałem. Tak mi się wydaje. Więc to jest moja druga propozycja. Trzecią propozycją jest ufundowanie wam czegoś związanego z grami komputerowymi. I sądzę, że ona się będzie cieszyła największą popularnością. Związanego z grami komputerowymi, czyli na przykład grę komputerową, na przykład Battlefield Premium, na przykład skórki do League of Legends albo po prostu Riot Points, albo do jakiejś innej gry Massive Multiplayer Online, Massive Online Battle Arena, takich jak dajmy na to Smite albo Heroes of Nevereth. To się chyba tak nazywa dokładnie. Albo na przykład ufundowanie myszki lub kamerki internetowej. I bardzo istotna rzecz. Ta, ten przedmiot musi kosztować maksymalnie 160 zł. Ponieważ 160 zł to jest aktualna cena Battlefield Premium. Oczywiście do Battlefielda Trójki, a jako, że ten kanał jest przede wszystkim popularny ze względu na Battlefielda Trójkę, to wydaje mi się, że bardzo duża część z Was by po prostu tego, tego, ten premium chciała zobaczyć na swoim koncie. I premium kosztuje około 159 zł, z jakimiś tam groszami, więc myślę, że 160 zł to jest dobra wartość takiego przedmiotu. Ja zorganizuję konkurs, w którym będzie, każdy będzie miał szansę taki przedmiot o równowartości 160 zł otrzymać. Zastanawiam się nad pewnymi propozycjami na ten konkurs. Natomiast jeżeli mielibyście sami własny pomysł i akurat. Ta opcja z kupnem jakiegoś przedmiotu związanego z grami komputerowymi by zwyciężyła, to mogę rozpatrzyć Wasze propozycje odnośnie tego konkursu. I czwartą propozycją będzie zrobienie QA. W jakiej formie, czyli pytań i odpowiedzi, tak? W jakiej formie być może, jeżeli będziecie chcieli, będzie to na przykład na live. Jeżeli będziecie chcieli, chociaż wolałbym na przykład zrobić, dajmy na to jakiś filmik, byście mi napisali pod konkretnym filmikiem, który wam skaże pytania, na które chcielibyście poznać odpowiedź, a ja po prostu przygotuję kolejne, dajmy na to osobiście i z twarzą, pod tytułem Questions and Answers, i tam będę dawał odpowiedzi na nurtujące Was kwestie dotyczące, nie wiem, mojego życia w pewnej mierze albo na przykład. Gier komputerowych albo czegokolwiek takiego. Tak, także to były cztery propozycje. One znajdą się w komentarzach pod tym filmikiem, i to jest pierwsza rzecz, o której zamierzałem Wam powiedzieć. Drugą rzeczą będzie to, że na moim kanale pojawi się z dniem 13 albo 14 listopada. Black Ops 2. Black Ops 2 ma premierę 13 listopada, ale być może akurat w samym dniu premiery nie zamieszczę tej gry, być może zamieszczę ją dzień później. Chociaż znając życie, to pewnie będę... Op... No, postaram się wrzucić to 13, tak? Tak, przyłożę się do Call of Duty Black Ops 2 i zamierzam w ogóle trenować do tej gry, jako że jest to na... No może nie diametralnie, ale jednak inna. Jeżeli chodzi o sam feeling, sam gameplay od Battlefielda 3 jest bardziej dynamiczna i tam szybciej się przeciwników zabija. Więc yy, będę musiał się do tego przyłożyć. Jeżeli ktokolwiek z was ma Black Ops yy, to może mnie dodać na Steamie. Mój nick to KokosFly i sobie po prostu razem pogramy. Może posiedzimy sobie na Teamspeak'u. Może nauczycie mnie kilku kwestii, jeżeli chodzi o te gry. Dacie mi kilka porad, bo będę zupełnie zielony. Ja w Black Opsa praktycznie nie grałem, ponieważ wtedy, kiedy kupiłem tą grę, miałem jeszcze stary komputer i tak cholernie zakurzony, że ta gra mi skakała. I dopiero po jakimś czasie e, zorientowałem się, że nie chodzi o to, że mam słaby sprzęt, tylko jest niesamowicie zakurzony, ale już wtedy nie grałem w Black Opsa, bo grałem wtedy w Bad Company 2. Więc Black Ops 2 na moim kanale 13-14 listopada się na pewno pojawi i będzie z tego seria. Po trzecie mm, chciałbym się z Wami umówić na pewną rzecz. Otóż mój kanał generalnie idzie w kierunku first person shooterów w trybie multiplayer i to będzie główny cel i punkt rozwoju, tor rozwoju mojego kanału. Natomiast od czasu do czasu będą się pojawiały gry single player, tak jak na przykład było Metro 2033, tak jak na przykład jest w tej chwili Bioshock, ale będą też gry w kooperacji z Pinią, bo dosyć często z nią gram i grałem z nią już od długiego, długiego czasu od kilku lat. Razem sobie gramy w różnego rodzaju produkcje. Więc one się będą pojawiały, ale trochę mnie to boli, że na przykład Borderlands 2 z pinią ma tak mało odsłon w porównaniu do innych filmików, na przykład do Battlefielda 3, i praktycznie nie ma tam żadnych komentarzy. I to mi nie daje motywacji do tego, żeby kontynuować tą serię, a Borderlands to jest 45 godzin rozrywki rozgrywki. Żeby przejść to wszystko do końca. 45 godzin. Ja w tej chwili nawrzucałem naprawdę sporo filmików, około 34. To daje łącznie mniej więcej 12 godzin gry, więc jeszcze sporo brakuje, żeby tą grę przejść do końca. A nie lubię pozostawiać rzeczy niedokończonych. Tyle, że moja niechęć do niedokończania pewnych rzeczy mniej mnie pcha do tego, aby zrobić. Tą przejściówkę do końca niż na przykład yy, gdyby Borderlands miało dużo komentarzy, dużo ludzi by lubiło i bym wiedział, że lubicie to po prostu oglądać. Także to jest coś, na co na przykład czekacie na następne odcinki. I z tego też powodu chciałem Wam zakomunikować, yy, że jeżeli widzę, że gra nie cieszy się zbytnią popularnością i zbytnim zainteresowaniem. To zrezygnuję z jej częstego nagrywania. Odcinki będą się pojawiały na przykład co jeden tydzień, co dwa tygodnie, czasami nie wiem, za miesiąc się pojawią. Jeżeli ktoś z Was by chciał zobaczyć kolejny odcinek i byłoby to kilka osób, a niestety no nie jedna osoba, tak? bo wiem, że niektórzy z Was oglądają faktycznie. Ale ten czas, kiedy kręcę Borderlands, mógłbym poświęcić na kręcenie kilku filmów do Battlefielda Trójki, gdzie mam niesamowicie duże ilości wsparcia w postaci fajnie kręcisz, fajnie komentujesz, albo na przykład jest to ciekawe, czegoś się dowiedziałem, nagrywaj tak dalej, prawda? Więc yy, chciałbym, żeby po prostu ostatni odcinek, żebyśmy się mówili tak, że ostatni odcinek, jeżeli już minie długo czasu, długi czas od jego nagrania, jeżeli otrzyma jakąś. No nie wiem, jakąś liczbę łapek w górę, tak? Niech to będzie, nie wiem, jedna dwudziesta ilości widzów, których mam aktualnie na moim kanale, że ja wtedy będę wiedział i jakieś komentarze tam się pojawią, na przykład Kokos, kontynuuj serię, bo jestem ciekawy, co się stanie w następnym odcinku itp. itd., żebym i to mnie wtedy będzie pchało do tego, żeby faktycznie nakręcić kolejny odcinek. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, tak, że w tej chwili mam dosyć mało czasu, bo praca jak praca, ale też kogoś poznałem, tak i poświęcam tej osobie też czas i bardzo się z tego cieszę. Więc jest po prostu mniej czasu na przechodzenie gierek, nagranie, a jeżeli już znajduję ten czas, wieczorami najczęściej. To wolę nagrać coś, co będzie się cieszyło popularnością na kanale i na co na pewno wiem, że czekacie, niż coś, co ma na przykład 10 albo 20 wyświetleń i tak naprawdę. Może ktoś to obejrzał do końca, może ktoś po prostu zobaczył, wszedł na ten filmik i sobie pomyślał, e, to mnie nie interesuje wolę Battlefielda trójkę, prawda? Ja tego nie wiem, bo nie da się zbytnio tego sprawdzić w Analyticsie. Znaczy, nie, okej, okay, da się. W, tym, w tych statystykach YouTube'a, natomiast nie sprawdzam pod tym kątem każdego filmiku i po prostu. To mi, odbiera, to mi odbiera motywację. No, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. A, a lubię grać w gry single player i Bioshocka na pewno przejdę do końca, bo to jest coś, co bardzo chcę Wam pokazać i coś, z czego jestem dumny, że jest na moim kanale i fajnie, że to nagrywam. Natomiast niektóre inne gry, szczególnie jakieś nowości, no, potrzebuję po prostu motywacji w postaci komentarzy, łapek w górę. I ostatnia kwestia, otóż na moim, na moim kanale wczoraj, w stosunku do tego, kiedy oglądacie ten filmik, pojawiła się wraz z gameplayem Crisis 3 Alpha, pojawiła się nowa playlista, która nazywa się Wykokosany FPS Multiplayer i na czym ona będzie polegała? Oczywiście jak wejdziecie w tą playlistę, tam w opisie jest napisane, natomiast chciałbym Wam to przedstawić osobiście i z twarzą. Na czym to będzie polegać? Chodzi o to, że będę tam zamieszczał gry. FPS multiplayer, które nie doczekają się oddzielnej serii na kanale, natomiast są fajne, i lubię w nie od czasu do czasu popykać. I to może być właśnie Crysis Trójka, to może być Black Ops w ramach przygotowania do nadejścia Black Ops 2, to może być chociażby Bed Company 2, w które tak sobie ostatnio myślałem, może w to pyknę, może wam pokażę, na czym polega ta gierka, że, że jest całkiem fajna i nie jest jakoś bardzo gorsza od Battlefielda 3, a Niektórzy uważają, ją zalepszą. Tam się będą tego typu gry e, pojawiały i mam nadzieję, że ta playlista będzie się cieszyła niejakim zainteresowaniem, bo w końcu mój kanał jest przede wszystkim skupiony na first person shooterach. Najwięcej w formie multiplayer, ale także w formie single player albo kooperacyjnych. Tak? I to... To z grubsza wszystko, co chciałbym wam przekazać. Mam nadzieję, że ten czas nagrywania filmiku nie jest jakiś zatrważająco długi. Planuję na przykład nagrać dla was poradniki dotyczące programów do nagrywania, których używam, albo jakieś filmiki dotyczące tego, co się dzieje w Battlefieldzie, albo w innych tego typu grach, ale to jeszcze przede mną. Um... I mam nadzieję, że uda mi się też nawiązać współpracę z pewnym serwisem, który popchnie mój kanał. Na to też mam nadzieję, do przodu. Także bądźcie w kontakcie, śledźcie mój kanał, na pewno wiele się na nim będzie działo, na pewno on się będzie rozwijał i na pewno będzie istniał przez bardzo długi czas, bo po prostu granie sprawia mi taką niesamowitą frajdę, a jeszcze jeżeli ktoś to ogląda, to tym większą frajdę, dlatego lubię właśnie odpowiadać na komentarze i odpowiadam na wszystkie komentarze, które się u mnie pojawiają, że no motywację do prowadzenia kanału mam silną, tak? I tego się trzymamy, także dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca tutaj ze mną. Mam nadzieję, że się zbytnio nie rozgadałem i do następnego osobiście i z twarzą zobaczymy się na polu walki. Cześć Wam i chwała. Hej, hej.